Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. No jak możecie widzieć te maszyny z tyłu, znajdujemy się dzisiaj w Mokrzynie. Jest ze mną gość specjalny, jest ze mną Przemek. Dużo z ludzi z was pytało, jak wygląda teraz Wiata, jak wygląda garaż w Mokrzynie, także dzisiaj wam to pokażemy. Jak widzicie już, maszyny są troszeczkę tutaj poustawiane, żeby nie stały pod gołym niebem. Także tutaj widzicie, ursuski sobie stoją, tam z tyłu nawet macie 60 w cabrio. No tutaj oczywiście Zetor, szóstki, dwie i czwóreczka. Tam nawet są jakieś chyba materiał siewny tam jest, nie? Mamy przężyto nawet jakieś tutaj w woreczkach. Co? Łubin? No ale tak czy siak coś tutaj jest do siewu, także już powoli będziemy się zabierać za pracę w polu. Jeszcze musi troszeczkę pola obesnąć, także jeszcze troszkę czasu. No ale ogólnie Wiata już jest w 100% można powiedzieć skończona. Prace tutaj zostały skończone już chwilę temu. Jedyne co zostało do zrobienia to bramy garażowe, ale to już Pan Boguś mówił, że nie w tym roku. To jest z zewnątrz, wam pokażę jak to wygląda. Chociaż Bolek ostatnio, na ostatnim vlogu wam to wszystko pokazywał. Także Wiata wygląda tak, okna wstawione. Jedyne co zostało tutaj do skończenia to tamten oto garaż. Jak widzicie, ostatnio jak byliśmy tutaj z Bolkiem, nie było aż tak dużo zrobione. Był zrobiony dół, postawiony i góra była zacięta. Jak widzicie, teraz sobie pójdziemy w tamtą stronę. Mamy postawione już górę oraz założony dach. Troszeczkę mamy tutaj błoto teraz, ale no to jest wszystko wina tego, że ostatnio były roztopy. Jesteśmy już po zimie, można tak powiedzieć, chyba że śnieg jeszcze spadnie, miejmy nadzieję, że nie. Dzisiaj taka pogoda właśnie w miarę i dlatego sobie przyjechałem tutaj nagrać, wam pokazać to. Bo mamy chyba około 8 stopni i słoneczko sobie świeci. No tam jeszcze koparka, jak widzicie, jest cały czas używana tutaj do pracy. To jest błoto, nie wiem czy my tu przejdziemy. Chyba jo. No ale jak widzicie, no naprawdę garaż fest wygląda. Jest naprawdę bardzo wysoki. Jeszcze postawione rusztowanie, ale to cały czas tutaj prace trwają, także nie ma co się dziwić. Wejdziemy sobie do środka zobaczyć. Chociaż wszystko tutaj widzieliście, w sumie Bolek pokazywał, tylko były wtedy te podpory postawiane. Także nie było do końca jeszcze wszystkiego widać. Ale naprawdę miejsca jest tutaj bardzo dużo. Widzicie, tutaj wszystkie cienki wejdą. Jedyne co będzie przeszkadzać, no to ten słup do środku. Trzeba na niego uważać, się przyzwyczaić do tego, że on jest. No ale to wszystko się da. Wysoko też jest, także będzie można na pewno tutaj dużo zrobić. Pogrzebać przy maszynach, na pewno jeszcze jakieś maszyny tutaj zostaną schowane, żeby nie stały pod chmurką. Jest naprawdę dużo miejsca. No i tutaj oczywiście też będą założone bramy, te drzwi, można tak powiedzieć, że drzwi będą rozsuwane chyba tak do góry, nie? Będą się tak odsuwać do góry tutaj, żeby nie, po prostu nie przeszkadzały. Także tutaj dwa wjazdy oczywiście i tak jak jeszcze Pan Boguś mówił, to środek będzie oddzielony. Będą po prostu dwie części, tutaj jedna część i druga część tutaj. Będzie oddzielone taką płachtą zwijaną prawdopodobnie. Na górze będzie płachta taka na kółeczkach, żeby można było ją zwinąć, rozwinąć. No i ewentualnie na przykład sobie malować jakieś elementy w jednej części, żeby po prostu nie były malowane w całym garażu, żeby czegoś nie pobrudzić, także będzie po prostu oddzielona jedna część od drugiej części i będzie można sobie to odsłaniać, zasłaniać, jak się będzie chciało, także też moim zdaniem dosyć dobra opcja na to. Także lecimy sobie dalej. Jeszcze wam pokażę, ogólnie tutaj jest, z tej strony tutaj mamy Wiatę, ta, która już była kiedyś. Ona oczywiście zostaje, bo w tej Wiacie jest suszarnia. Ona będzie troszeczkę przesunięta, żeby tutaj było miejsca po prostu, żeby też dwa kombajny tutaj się zmieściły. Bo jak wiecie, w tamtej Wiacie oczywiście będą stały sobie trzy kombajny, będą schowane trzy kombajny razem z headerami, no i dwa kombajny pozostałe będą musiały być schowane tutaj w tej starej Wiacie drewnianej. Także tutaj też oczywiście będzie troszeczkę posprzątane, zrobione, żeby one tutaj się po prostu zmieściły. No i tutaj jak możecie zauważyć, troszeczkę jeszcze jest błoto, ale cały czas tutaj ostatnio padało, śniegi się topiły, także nie ma co się dziwić, ale to wszystko oczywiście zniknie, wtedy zostanie zasypane piaskiem, tam jest nawet taka kupa piasku i kupa tego żwiru, tak jak, nie wiem, takich kamyczków, takiego tłucznia można powiedzieć, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, bo się na tym nie znam, i oczywiście będzie zasypane piachem i potem tym tłuczniem, mogę to tak sobie nazwać dzisiaj. No na razie takie błoto niestety, tym bardziej, że tutaj jest cały czas jeżdżone maszynami. Idziemy sobie teraz tutaj na górę, nie wiem czy tędy przejdziemy, chyba przejdziemy, pokażę wam jak wygląda ten garaż na samej górze. Tutaj jak widzicie też oczywiście rusztowania postawione, bo cały czas teraz jest to ocieplane styropianem. I tutaj jest brama wjazdowa do tego garażyku. Tędy będzie się wjeżdżać samochodami. Oczywiście ta dziura tutaj cała będzie zasypana, także tędy będzie, tutaj będzie zrobiony oczywiście przejazd i tędy będzie się tutaj do tego garażu wjeżdżać. Wejdziemy sobie teraz tam do środka. Mam nadzieję, że to się nie zarwie pode mną. O! Powiem wam, że naprawdę tutaj jest kupa miejsca, jeszcze więcej, wydaje się, że jest jeszcze więcej miejsca niż na dole. Ostatnio jak tu byliśmy z Bolkiem, to właśnie było tylko tutaj, były te ściany zaczęte sobie. Nie było widać praktycznie tej wielkości. Teraz jak widzicie, to tutaj ten stożek cały jest już zrobiony. Z jednej strony i z drugiej strony. Z okna są cztery, dwa tutaj na przedniej ścianie i dwa na bocznej. Także tutaj naprawdę samochodów wejdzie w pip. No coś około 8 do 10 samochodów tutaj wejdzie. I będzie można jeszcze nawet sobie zawrócić na środku. Bo tutaj jak widzicie, tego słupa podporowego nie ma. No i też są tutaj te pręty bardziej, które trzymają całą tą konstrukcję tutaj. Ściągają tak jakby, żeby to się nie rozjechało pod ciężarem, jak tam śnieg spadnie czy coś. Także bardzo mądrze wykonana
ta konstrukcja. No i naprawdę dużo miejsca jest, także zagospodarowane to będzie na pewno w 100%. No a poza tym jeszcze co tutaj powstanie, to tak jakby, nie wiem, to nazwać mur oporowy, można to chyba tak nazwać, który będzie tutaj przy tej całej skarpie. Tutaj ta skarpa oczywiście co jest, będzie tak odgrodzona takim murem, dokładnie przy tej tutaj skarpie. Znowu po tym błocie sobie przejdziemy. A budowa już chwilę powiem wam trwa od wakacji, chyba to się jakoś w wakacje zaczęło. Pamiętacie tutaj w zeszłym roku w lutym, jak byliśmy z Bolkiem, to tutaj była, zamiast tej wiaty była taka wielka, wielka dziura. No i patrzcie co z tego pięknego powstało. Jest naprawdę dużo miejsca, jest wysoko, także jeżeli będzie się chciało przygotowywać kombajny przed bożniw, to będzie można i stanąć na tym kombajnie u góry i filtry przeczyścić i wszystko porobić, bo jest też szeroko, tutaj wejdą śmiało z headerami. Pamiętacie, w zeszłym roku wszystko było robione tutaj na tym placu. Dużo miejsca tutaj nie było, także jeden kombajn mógł być postawiony, ewentualnie dwa, no i było grzebane. A teraz trzy kombajny sobie postawią tutaj, dwa postawią tam na dole w tamtej drewnianej wiacie i będzie można robić. Tam jest też taki plac, na którym będą na pewno stały jakieś maszyny. Na razie stoją sobie pługi właśnie i nowy zakup. Jest to wał po siebie czy po orce. No także widzicie, no naprawdę nowy nabytek teraz będą testowane pewnie na wiosnę. No tak poza tym to co, to jeszcze mamy nawozy. Już przygotowane też właśnie do wiosny, jeszcze gdzieś powiedzmy, nie wiem, z dwa tygodnie. Tydzień, już jakieś plany są, że już orki będą ruszać, także to już pewnie też niedługo. Parę dni na pewno ciągniki ruszą w pole z pługami. No i tutaj mamy szóstkę. Ostatnio wstawiłem właśnie zdjęcie na stronkę gospodarstwa rolnego Mokrzyn, jak tutaj stał tur. Teraz mamy postawione szóstkę. Jeszcze chyba przez jakiś czas stała czwórka. Także cały czas coś się dzieje przy maszynach grzebanych. Widzicie, tutaj wszystko jest praktycznie rozebrane. A ja powiem wam, że jak tutaj będą kombajny stały, to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Mamy tutaj taką dźwigienkę, jak widzicie, która idzie tam, o, do wajchy od podnośnika. Schodzi. Powoli schodzą na dół. Właśnie o to chodziło, to żeby, tak jak Piotrek mi to tłumaczył, to chodziło bardziej o to, żeby jak na przykład się podczepia samemu, nie wiem, opryskiwać czy rozsiewać, to żeby nie wchodzić, żeby nie biegać w kółko, jak przy podczepianiu do ciągnika i z ciągnika i do rozsiewacza, tylko sobie ładnie tutaj stanąć, ładnie sobie opuścić, podwyższyć tak jak się chce i to tyle. Także naprawdę fajny bajer. I to będzie chyba we wszystkich ciągnikach tak zrobione, nie? A w Gwizdku to też już jest? A jeszcze ostatnio nie było, a wiem, że w tym, na pewno w czwórce jest zrobione też, nie? Czwórka była pierwsza chyba, nie? Tu mamy czwóreczkę sobie, jak widzicie. Czwórka ma już to zrobione chyba też. Jeszcze w 60 się trzeba zrobić tej. 60 chyba by nie odpaliła teraz, co? Na zaciąg by trzeba było. No tutaj też, jak widzicie, mamy to. Bajer. W sumie fajne to jest, moim zdaniem fajnie wymyślone. Najgorsze co może być, nie poprzeć jaki. Najwięcej kombinowania. I najwięcej skakania w kabinie. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Tylko takiego budu na nim nie ma.